Było ciepłe lipcowe popołudnie, kiedy próg wytwórni filmowej przekroczył Marian Cygan. Cygan, czyli człowiek na oko delikatnie przed trzydziestką, ubrany w wytarte dżinsy, nieco spraną koszulkę Adidasa, białe trampki i czapeczką jednej z drużyn amerykańskiej ligi NBA na głowie. Wyglądał, można by powiedzieć, młodzieżowo. Zwracał uwagę energicznie wykonywanymi ruchami oraz przekładanym z ręki do ręki zeszytem odpowiadającym formatowi A4. Ostrym, pewnym siebie wzrokiem rozejrzał się, szukając kogokolwiek mogącego udzielić informacji w temacie umówionego na godzinę 15 spotkania. Ze stojących w zasięgu wzroku osób wyłowił, upatrując sobie tym samym, pewną młodą panią. Wybór nie był przypadkowy. Spodobała mu się już na pierwszy rzut oka. Wysoka, modelowo wręcz zbudowana, długonoga blond pani, ubrana w czarne, skórzane spodnie, białą koszulę i buciki na wysokim obcasie, zwracała uwagę przedstawicieli obu płci. Niewątpliwym atutem pani była bijąca młodością twarz, nieskalana, przynajmniej jak do tamtej pory, żadną ingerencją chirurgiczną. Jej jedwabna skóra emanowała bardzo rzadko spotykaną witalnością. Kobieta stała w towarzystwie dwóch panów, prowadząc z nimi ożywioną rozmowę. Dzień dobry. Przepraszam, jestem umówiony na spotkanie z panem. Zagadnął kobietę i zamyślił się na chwilę, starając ze wszech miar przypomnieć sobie imię człowieka, z którym był umówiony. Nazwisko znał. Z jego pamięci wymazało się jedynie imię. Niebieskie oczy rozmówczyni wcale mu w tym nie pomagały. Wręcz przeciwnie, przeszkadzały rozpraszając. Od razu go wyczuła. Był dla niej nie pierwszyzną. W sprawie scenariusza? Zapytała, nieco mrużąc oczy, a tym samym wyostrzając wzrok. Tak, tak. Pokój 77, ósme piętro. Poinstruowała instynktownie, wystawiając w myślach sobie tylko znaną notę atrakcyjności nowo przybyłemu. Dziękuję, odparł uśmiechając się pod nosem. Następnie skierował kroki w stronę wind. Szedł wzdłuż długiego, jasnego holu, zerkając ukradkiem na ozdobioną licznymi plakatami ścianę. Produkcje Cyganka, Dworek, Stacja i Mechanizm były mu znane. Oglądał je w kinie na dużym ekranie. Dla odmiany Parszywa Trójka, Lutek w opałach i Ludzki Raj były filmami, o których chciał jak najszybciej zapomnieć. Gówno. Nieudolne kalki zachodnich superprodukcji. Bąknął pod nosem, czując budującą ego radość. 3 minuty później przekraczał próg pokoju pana Alana Mikielskiego, wcześniej dwukrotnie pukając w drzwi. Dzień dobry. Zaczął, po czym przedstawił się, przechodząc od razu do konkretów. Mam coś, co ma realne szanse pana zainteresować. Przerwał w pół zdania. Celowo. Chciał spotęgować zainteresowanie. Odpowiedź rozmówcy była krótka, konkretna i rzeczowa. Zamieniam się w słuch. Chodzi o scenariusz filmowy oparty na kanwie prawdziwych wydarzeń. Zaczyna się nieźle. Konkretnie chodzi o sprawę krwawego zlotu. Nuta zaciekawienia prysła w mig. 8-krotne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sprawa zlotu była producentowi może niedoskonale, lecz na pewno dobrze znana. Swego czasu zastanawiał się nad kilkuodcinkowym cyklem programów w tym temacie. Odpuścił ostatecznie z uwagi na realne trudności z pozyskaniem wiarygodnego, choćby jednego, źródła niezbędnych informacji. Dokładnie. Padła odpowiedź, wypowiadana w jak najbardziej entuzjastycznym tonie. Wie pan,
Raczej sceptycznie jesteśmy nastawieni do scenariuszy pisanych na podstawie spraw z pierwszych stron gazet. Jeden fascynat tego typu kinematografii jest i wystarczy. Rozumiem. I ciężko mi nie przyznać w tym miejscu racji. Proszę jedynie o przeczytanie mojego w pełni autorskiego scenariusza. Nic poza tym. Jeżeli się nie spodoba, zrozumiem. No dobrze. Niech będzie. Zapoznam się. Odparł producent, a następnie odwrócił głowę i spojrzał na akwarium. Złota rybka czmychnęła między dwoma skalarkami, znikając za wrakiem mini łodzi podwodnej. Bo wie pan, scenariusz jest konkretny, rzeczowy. Ja to wiem, rozumiem, znaczy nie ma w nim emocji. I nie do końca oddaje mój zamysł, który można dostrzec jedynie oczami wyobraźni. Jeżeli oczywiście byłaby taka możliwość, chciałbym całą historię, swymi słowami rzecz jasna pokrótce, tak z grubsza przybliżyć. Zapewniam, nie zajmę wiele czasu. Chłopak zaczął sprawiać wrażenie kogoś bardzo, wręcz obsesyjnie zaangażowanego. Nie jest to dobry prognostyk. Zazwyczaj tego rodzaju niezdrowe podniecenie wiąże się z historią wtórną, często w wielu miejscach naciąganą. Rozumiem pana entuzjazm, nawet go podzielam. Na początek mam jednak pytanie. Słucham, odpowiem na wszystko. Jak dobrze zna pan sprawę? Producent oparł się o łokcie, a następnie wyostrzył wzrok, wbijając go w swojego gościa. Zabieg miał na celu wstępną ocenę wiarygodności petenta. Mój wujek, policjant, dotarł na miejsce zbrodni jako pierwszy. Opowiadał mi co nieco o tym i o tamtym. A może by tak... Nic z tego. Nie ma opcji, aby komukolwiek o tym opowiedział, to po pierwsze. Po drugie, nie podpiszę się pod tym. Historia opublikowana nawet anonimowo i tak zawężyłaby krąg osób podejrzanych o, że tak powiem, puszczenie pary. Kłopoty, używam najdelikatniejszego słowa, murowane. No, jeśli to kwestia finansowa, możemy spróbować negocjacji. To musiałoby zaskoczyć. To byłby hit. Nie ma szans. Tam jest tyle znaków zapytania, tyle niejasności. Sytuacji ocierających się wręcz o nieprawdopodobne, że nie mogę powstrzymać się, by nie zapytać o kilka spraw. Tak między nami, prywatnie. Rozmowa w tej chwili przechodzi z oficjalnej w nieoficjalną. 8 trupów w hotelu. Do tego martwi świadkowie. Zabito ich zaraz po złożeniu zeznań. Musieli coś wiedzieć, dlatego zginęli. Tak, na logikę. Jak to było zorganizowane? Ciężko sobie wyobrazić, aby mordowała jedna osoba. Zabijano ich jednego po drugim. Bez skrupułów, z zimną krwią. Zatrzymany chłopak. No nie... Posiedział rok i go puścili, płacąc solidne odszkodowanie za straty moralne, rzekome z kieszeni podatnika. Zero odpowiedzialności. Totalny brak odpowiedzialności, panu powiem. Przez całe życie pewnie by tyle nie zarobił. Uważam, że nie mają pojęcia, co tam się stało. Grają na czas. Konkretnie na zapomnienie. No i trzeba im przyznać, że skutecznie... Co do zatrzymanego, na swoje nieszczęście okazał się być wygodnym, idealnie wręcz skrojonym pod całą sytuację kozłem ofiarnym. Według oficjalnej wersji, Rutka, Młynarczyk i Szczupak mieli łącznie, no tutaj akurat źródła różnie podawały, ponad 100 ran kłutych. Papież, Jaruga i Grula, tu już bliżej byli prawdy, z trudem rozpoznano ich ciała. Mandraka identyfikowano po odcisku szczęki. Dziewczyna z recepcji, oficjalnie mówiono, że była rozczłonkowana. Nieoficjalnie
Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Znaleziono jedynie liczne ślady jej krwi na podłodze, ścianach, nawet na suficie, pan sobie to wyobraża? Oj, wiele bym dała, by dowiedzieć się, co tam się naprawdę stało. Wiele bym dał i wiele mogę zaoferować. Ujmę to inaczej. Na wiele spraw mógłbym spojrzeć, powiedzmy, przychylniejszym okiem. Chłopak pokiwał głową. Szczęściu trzeba pomagać. Jeżeli to ma zwiększyć szanse realizacji scenariusza, warto spróbować. To, co powiem, zostanie tylko między nami? Oczywiście, jak najbardziej. Dobrze. To była ciepła, bezwietrzna, księżycowa noc. Wuja spełnił akurat dyżur. W ramach zwiększenia szybkości działania, a tym samym skuteczności. Kilka miesięcy wcześniej wprowadzono obowiązkowe dyżury funkcjonariusza kryminalnego. Kluczowym był aspekt finansowy. Dyżury, jak twierdzi wujas, są bardzo dobrze płatne. Mimo to z poprzedniego udało mu się wymiksować. Tym razem jednak nie dało rady. Około godziny 19:00 otrzymał telefon numer 1. Został poinformowany, że na S8C, na wysokości Bielan, zdarzył się poważny wypadek. Karambol. Teraz będę improwizował. Po co mi dupę zawracacie? Przyjąłem do informacji, dziękuję. Zareagował nerwowo. To nie była jego działka. Nie jego, jak to się mówi, zakres działań? No, ale mimo to pojechał na miejsce zdarzenia. Oczywiście nic nie wskórał i po około 2 godzinach wrócił na komendę. Wszystko wskazywało, że na tym sprawa karambolu się zakończy. W tym miejscu czas na telefon numer 2. Wujas spał sobie w najlepsze, gdy około 5:00 rano rozbrzmiał dźwięk dzwonka. Dzwonił jego kolega. Wysoko postawiony, z samej niemalże góry. Miał wziąć ze sobą 3 doświadczonych ludzi i natychmiast pojechać do hotelu. Wypadła mi w tej chwili nazwa z głowy. Uważajcie na siebie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, użyjcie wszelkich dostępnych środków. Tak mówili mu w słuchawce. No, tutaj wujas się wzdrygnął. Koleś nie żartował. Dotarcie na miejsce zajęło im nie więcej niż 10, w porywach do 15 minut. W tym czasie większość gości zdążyła już nieco zorientować się w sytuacji. W asyście kilku mundurowych stali na parkingu przed hotelem, coś tam usilnie nawzajem sobie tłumacząc. Podszedł do nich najstarszy stopniem, który był na miejscu funkcjonariusz. Powiedział: dobrze, że przyjechaliście. A co tam się naodpierdalało? Zapytał Tadziu, notabene jeden z 3 najlepszych, co za tym idzie, najskuteczniejszych psów w kraju. Tadziu ma to do siebie, że wali prosto z mostu, bez ogródek. Nieco ponad 1,90 m wzrostu i waga w granicach 100 kilo. No, to upoważniało go do tego, chociażby z fizycznego punktu widzenia. Wejdźcie i sami zobaczcie. Doszedłem do korytarza i dalej nie dałem rady. I wykrzywił twarz w takim grymasie zniesmaczenia. No i niespełna 2 minuty później wujas wraz z Tadziem i Smurfem przekraczali próg hotelu. Smurf dla odmiany miał niecałe 1,70 m wzrostu, był raczej szczupły, można nawet powiedzieć, że drobny, niepozorny strasznie. Nie aspekt fizyczny jest jednak w jego przypadku kluczowym, a szybkość reakcji i 100% niemalże celność i nie mniejsza skuteczność przy tym. Słyszał pan o kolekcjonerze? Co nieco. Typ najpierw mordował, a potem na pamiątkę zabierał sobie fragment nieszczęśnika. Różnie. Palec, oko, skalp. Obojętnie. Stąd nazwali go kolekcjonerem. Smurf zdjął go w okamgnieniu. Jeden strzał w serce, unieruchamiający. Drugi w głowę, gaszący światło. Pam!
Nie było co zbierać. Skubany jest ponadprzeciętny i to bardzo. Nie pierdoli się w tańcu, trzeba przyznać. No, ale wróćmy do hotelu. Wchodzą. Wykładzina zabryzgana krwią. Poczynając od drzwi wejściowych, aż do drzwi pokoi, to był dopiero początek. Wyjęli broń. Nie będę mówił, w jakiej kolejności odnajdywano kolejne zwłoki. Były w stanie, delikatnie mówiąc, utrudniającym identyfikację. Tak samo daruje sobie krwawe opisy. Ujmę to tak. Ciała były rozszarpane. Gdyby w takim stanie zwłoki odnaleziono w dżungli, jako sprawcę z miejsca wytypowano by lwa, tygrysa, lamparta albo jakiegoś goryla. Ale problem w tym, że to nie była dżungla. W jednym pokoju znaleziono dwa ciała. Kolejne dwa, w identycznym niemalże stanie, odkryto w drugim, wynajętym przez jednego z nich pokoju. Kolejne ciało leżało nieopodal pomieszczenia gospodarczego. Dwa kolejne leżały niespełna 2 metry od wyjścia ewakuacyjnego. Uciekali? Wiedziałem, że sprawa jest niesamowita, ale żeby aż tak... Najprawdopodobniej uciekali. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Masakra. Tego nie mógł zrobić żaden człowiek, nawet największy psychopata. Potem jeszcze świadkowie. Owszem, na podstawie ich zeznań postawiono zarzuty. Na podstawie tych zarzutów zatrzymany został Sebastian S. To się ostatecznie nie mogło udać. Nawet podrzędny adwokat był w stanie podważyć sporządzony akt oskarżenia. Sprawa, przynajmniej na dziś, jest jedną wielką zagadką. A sprawdzano inne motywy? Być może któryś z nich miał długi albo... Nie rozprawiono by się z nimi w taki sposób. Sprawdzano, owszem. Wszystko ślepe uliczki. Problem polega na tym, że nawet prokuratura do końca nie wie, z czym ma do czynienia. Zanim na miejsce wezwano prokuratora, usunięto pewne ślady, preparując przy tym inne. Mówię to nieoficjalnie. I aby wszystko było jasne, w razie czego wszystkiego się wyprę. To naprawdę śmierdząca sprawa, od której lepiej trzymać się z dala. Tamtego pamiętnego wieczora wujas kilkukrotnie próbował dodzwonić się do wysoko postawionego kolegi. Gdzie tam? Nie dało rady. Następnego dnia dowiedział się, że na wszystkim łapę położyły służby specjalne na czele z amerykańskim CIA. Czaisz pan? Chyba nie trzeba nic dodawać. Czytał pan zabójstwo, morderstwo, zbrodnia? Czytałem. Tak. Autorkami są dziewczyny, które debiutowały swego czasu na kanale. Krwawy zlot, można powiedzieć, może nie tyle je wypromował, co pomógł. Paulina Ziarko, Agata Łuczak i Bożena Białkowska. Tylko w ciągu 3 ostatnich miesięcy sprzedały łącznie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Dziewczyny idealnie wstrzeliły się w okoliczności. Chwała im za to. Przyznam w tajemnicy, że negocjujemy z nimi ekranizację. Zobaczymy. Może się uda. No, to sobie pogadaliśmy. W kontakcie, panie Marianie. Będziemy w kontakcie. Namiary mam, więc do zobaczenia. Tego się trzymajmy. Do zobaczenia. Chłopak opuścił najpierw gabinet, następnie wytwórnię filmową z mieszanymi uczuciami. Jakby intuicyjnie, gdzieś w głębi ducha, czując, że nic z tego nie będzie. Mimo to pocieszał się. Myśl pozytywnie. Myśl pozytywnie. Następnie wsiadł do auta i z piskiem opon ruszył w stronę centrum miasta. Mniej więcej w tym samym czasie producent nieprzerwanie główkował. Niesamowite. Piękna, słoneczna pogoda i zbliżająca się randka, umówiona na godzinę 19:00, w
wprawiały go w wyśmienity nastrój. Spojrzał na otrzymany scenariusz. Mystery Story. Slasher. Mystery Story. Pomyślał, przymykając powieki. Kilkanaście sekund później zapadł się w głąb wygodnego fotela, ucinając sobie kilkunastominutową, mającą być niczym niezmąconą drzemkę. Sobota, 30 sierpnia 2022 roku. Godzina 19:30. Komenda Stołeczna Policji dla dzielnicy Warszawa-Bielany. Siedzącego przy biurku sierżanta Sylwestra Krawca wytrąca z chwili zamyślenia dzwoniący telefon. Niespiesznie, powoli, ociężale wyciąga dłoń po leżący na blacie biurka telefon. Ach, niech to. A miało być tak pięknie. Jego obawy są uzasadnione. Dzwoniący o tej godzinie telefon służbowy nie zwiastuje niczego dobrego. Koniec beztroskiego surfowania po necie, oglądania filmików, mniej lub bardziej sensownych. Sobotnie dyżury mają to do siebie, że są spokojne i bardzo dobrze płatne. Rzecz jasna, dla niego spokojne. Najniżsi stopniem krawężnicy mają urwanie głowy. Bójki, awantury, burdy. A wszystko oczywiście, jakżeby inaczej, zakraplane alkoholem. Dopóki ktoś nie zginie, ma spokój. No właśnie. Dopóki nie ma trupa. Halo? Mamy lipę. Zaczął głos w słuchawce należący do nadinspektora Arnolda Lichta. Notabene prywatnie jego bardzo dobrego kolegi. Na S8, mniej więcej na wysokości Bielan, był karambol. Mhm. No tylko jakby ci to powiedzieć, takie rzeczy się zdarzają. Nie rozumiem, co my, w sensie kryminalni, mamy mieć z tym cokolwiek wspólnego? Sylwek, kurwa. W przypadku Arnolda niecenzuralne słowa oznaczały jedno. Jest źle. Bardzo źle. Gdyby to było takie proste i oczywiste, nie dzwoniłbym z tym do ciebie. Tragizm całej sytuacji, a tym samym naszego położenia, polega na tym, że w wypadku brała udział kabaryna, przewożąca Marciniaka, Kasprowicza i Salima. Ożeż, kurwa mać. Andrzej Marciniak, seryjny mordercy księży z Podlasia z zarzutami podlegającymi pod artykuł 148 Kodeksu Karnego, paragraf pierwszy. Artur Kasprowicz, wielokrotny morderca nazywany kanibalem z Podkarpacia. Zaczął od swych rodziców, skończył na szwagrze. Łącznie 11 ofiar. Na chwilę obecną przyznał się do 5. Ruslan Salima, płatny morderca z Kaukazu. Pieprzona maszyna do zabijania, gotowa za ćwierć miliona złotych zabić każdego bez wyjątku. Jakim cudem, powiedz mi, byli razem przewożeni? Wszystko było zgodnie z procedurą, tu nie ma się o co martwić. Stary, co ty pierdolisz? Salima to już na pewno nie dopadniemy. Z pozostałymi będzie zapewne podobnie. Skurwysyny zaszyją się w jakiejś dziurze, z której będą się wynurzać jedynie na chore, krwawe polowania. Co z tego, że wszystko było zgodne z procedurami, jak uciekli? Kto wydał zgodę na przewiezienie ich jednym transportem? Fijak, kurwa, wydał zgodę! No to niech się teraz tłumaczy. Prasa nie zostawi na nim suchej nitki. Polecą głowy. A jego na pewno. Stąd właśnie mój telefon do ciebie. A czego oczekujesz? Po pierwsze i najważniejsze. Prasa nie ma prawa się o tym dowiedzieć. Choćby nie wiem co... Sprawa nie może wypłynąć. Mamy zielone światło na przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków. Skierowałem tam Malczaka, Garbiego i Floriana. Nie mogli uciec daleko. Czekaj, czekaj. To był konwój? Co z ochroną? Jakby to powiedzieć. Wyparowała. Że co?
Żartujesz sobie, prawda? A myślisz, że mam ochotę na żarty? Jak kogoś ci jebani psychopaci zajebią, polecą głowy. Fijaka pierwsza. Moja zaraz potem. Wyjaśnij mi, proszę. Jak mogli wyparować? W karambolu brało udział 11 aut osobowych. 3 ciężarówki i 2 busy. Renault Trafic i nasz. Na razie nie wiadomo za sprawą czego. Halo? Halo? Jestem. Nie wiem tylko jak to powiedzieć. Zrozumiale. Najlepiej zrozumiale. Dobra. Naoczni świadkowie twierdzą, że w jadące, niemalże obok siebie, równolegle, na 3 pasach auta, nagle uderzyły pioruny. Była to ciężarówka, nasz bus i osobówka. Pojazdy natychmiast stanęły w płomieniach. Kolejni jadący z tyłu walili w nie jeden po drugim. Straż pożarna przybyła błyskawicznie, nasi z drogówki też. Kiedy zorientowali się, co to za furgonetka, natychmiast dali mi znać. I tu się wszystko zaczyna, a zarazem komplikuje. Tych aut nijak nie można było ugasić. Kiedy to się w końcu udało, w środku nie znaleziono żadnych szczątków. Jadący po prostu zniknęli. Kierowca ciężarówki, ludzie z osobówki, no i nasi. Kierowca, 3 uzbrojonych konwojentów i psychopaci. Nikt nie jest w stanie w tej chwili stwierdzić, co tam się naprawdę wydarzyło. Nie ma ciał. Skąd więc? Jest jeszcze coś. W promieniu kilkunastu metrów znaleziono szczątki. Ja pierdolę, nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Ale trudno stwierdzić, co to jest. Po tych pierdolonych szczątkach mówię. Spokojnie, Arni. Pojadę tam. Opanuj emocje, musi być przecież jakieś logiczne wytłumaczenie. Oby. Oby, przyjacielu. Inaczej jesteśmy w ciemnej dupie. Nie masz po co tam jechać, nie dopuszczą cię. Na miejscu wszystko obstawili Amerykańcy. Nic nie wiadomo i to mnie w tym wszystkim najbardziej wkurwia. Dzwonię do ciebie, bo naszą działką jest, aby nic w temacie Marciniaka, Kasprowicza i Salima nie wyciekło do prasy. W razie gdyby coś się wydarzyło, od razu trzeba znaleźć kozła ofiarnego dla opinii publicznej. Nadążasz? Nadążam. Na nim wszystko musi się skoncentrować. Nasi dziennikarze w poniedziałek wysmarują odpowiednie artykuły. Chodzi o innych, aby za dużo przy tym nie węszyli. Szczególnie ten od Urbex Story i Prison Story. Kurwa jego mać. Wydaj wszystkim zakaz puszczania pary z gęby. To się nie może wydać, rozumiesz? Niech mówią cokolwiek, kurwa, opowiadają bajki. Tylko niech nie mówią prawdy. I najlepiej z uśmiechem na ustach. Niech odmawiają komentarza. Do rzecznika niech odsyłają. Jasne. Zrobię co w mojej mocy. O to mi chodzi. Im mniej wszyscy o tym wiedzą, tym lepiej. W razie czego ujawniaj tylko oficjalne informacje. Tego akurat nie musisz mi mówić. Masz to jak w banku. A wracając do tych znalezionych szczątek... Jakiś nieznany stop metali, czy chuj wie czego. Nic więcej sam na razie nie wiem i raczej wątpię, abym się dowiedział. Człowieku... Za mojej kadencji jeszcze nigdy nie było takiego pierdolnika. Jak mam to rozumieć? Że co niby? Testy jakieś? Kurwa, jak Boga kocham, co mam ci powiedzieć? Sam gówno wiem. Człowieku, za moment łeb mi eksploduje. Kończę. Od 2 minut się ktoś dobija. Jasne. W takim razie w kontakcie. Zakończył rozmowę, odkładając telefon na biurko. Sylwester wyprostował plecy, nieco odchylając ciało w fotelu. Przez kilka pierwszych sekund trawił usłyszane informacje. Następnie próbował ułożyć je w sensowny, logiczny ciąg zdarzeń. Niestety, nie udało się. Mimo wszystko pofatyguje się tam.
Jeżeli faktycznie nie zostanę dopuszczony, wrócę. Nadzieja matką głupi ich. Lecz każda matka kocha na swój sposób swoje dzieci. Szkoda chłopaków z konwoju. Jeżeli jednak psychopaci z Salimem na czele przeżyli, mamy lipę. Lipę tak wielką, że nawet nie jestem, a nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Niespełna 5 minut później, z papierosem w ustach, opuścił gmach komendy policji. Dla Warszawy Bemowa. Scenariusz został opracowany wspólnie z uczestnikami pierwszego zlotu widzów Mystery TV. Sobota, 30 lipca 2022 roku. Opracowanie Gabriel Grula. Czytał Jakub Rutka.